Zbliża się początek roku akademickiego i przy okazji warto wspomnieć o możliwości takiego specjalnego, bardzo taniego finansowania, właściwie początkowo bezpłatnego, a mowa o kredycie studenckim. To jest taki specjalny kredyt, do którego dopłaca państwo, dzięki czemu ten kredyt przez cały okres studiów i nawet potem jeszcze przez 2 lata po ich ukończeniu, on w ogóle nie jest oprocentowany. Całe odsetki spłaca za nas państwo. Dopiero później, po tych 2 latach, zaczyna się spłata i zaczynają naliczać się odsetki, ale one z kolei też są bardzo, bardzo niskie, dlatego że państwo dopłaca do tych odsetek i w tej chwili oprocentowanie takich kredytów to jest 0,87%, czyli mniej niż 1%, więc bardzo, jest to bardzo tanie źródło finansowania, więc jeżeli ktoś chciałby studiować, a po prostu brakuje mu na to funduszy, to może w ten sposób się wspomóc. Warto też wspomnieć, że to nie jest tylko dla tych, którzy zaczynają studia, ale nawet jeżeli ktoś jest na którymś roku i na przykład nagle pojawiły się jakieś kłopoty finansowe, to też może skorzystać z tego rodzaju kredytu. Poza tym nowe przepisy pozwalają też właściwie w dowolnym momencie roku wnioskować, więc to nie musi być tylko i wyłącznie na początku roku. Nawet jeżeli w jakimś momencie roku akademickiego pojawią się problemy finansowe, też możemy o taki kredyt zawnioskować. Warunek jest taki, że musimy mieć, jeżeli jesteśmy studentem, musimy mieć mniej niż 30 lat. Dochód na osobę w rodzinie nie może być zbyt wysoki, 2500 zł netto maksymalnie. No i musimy być oczywiście studentem, bo jeżeli stracimy statut studenta albo doktoranta, to też wtedy już nie dostaniemy więcej transz tego kredytu, należy dokonać spłaty. A kredyt sam sobie właśnie wypłacany jest w transzach, czyli nie jednorazowo, a co miesiąc przez 10 miesięcy w roku dostajemy transze, sami wybieramy w jakiej wysokości, 400, 600, 800 albo 1000 zł. Później właśnie 2 lata po zakończeniu rozpoczyna się spłata, ale też raty są bardzo niskie, bo 2 razy więcej rat spłacamy niż otrzymywaliśmy, więc jak dostawaliśmy na przykład 400 zł co miesiąc, no to będziemy spłacali 200 zł plus niewielkie odsetki. Do tego jeżeli będziemy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, to też duża część, nawet połowa maksymalnie tego długu może nam zostać umorzona, więc jeżeli potrzebujemy dodatkowego finansowania na studia, to warto właśnie wziąć pod uwagę taki właśnie kredyt.